Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, dziękuję za zaproszenie na sesję. Odniosę się tak może pokrótce, ale tak postaram się bardzo treściwie do tych wszystkich problemów, które Pan Wójt tutaj podjął. Na samym początku może poinformuję, że jadę prosto ze szpitala powiatowego tutaj do Was, bo staram się tam na bieżąco być w kontakcie z dyrekcją. Szpital w Kobucku to jest o tyle dobra placówka, bo to jest też oddział w Krzepicach, tam jest, ale całość jest moim zdaniem w dobrej kondycji finansowej, ale głównie dlatego, że jeszcze w strukturach szpitala są POZ-y, czyli podstawowa opieka zdrowotna, i tutaj na podstawie tego, tych dochodów też no, szpital nie ma zadłużenia. A chyba drugi element to jest taki, że dyrekcja dobrze tym szpitalem zarządza, szuka możliwości w systemie takich, żeby no, te finanse szpitala były prawidłowe. I perspektywy chyba są takie w miarę dobre na dalsze funkcjonowanie tego szpitala. Jeżeli chodzi o gazyfikację, to tutaj cały czas, tak jak obiecywałem, jak rozmawialiśmy na ostatniej sesji, to jest tak jeden z moich priorytetów i ta umowa jest podpisana, to jest bardzo dobry sygnał, że już są konkrety, tak, czyli podpisana umowa, już jest termin, do kiedy ta sieć gazownicza ma być zrobiona. Jest troszeczkę tutaj takie wyzwanie, jeżeli chodzi o ten odcinek gazociągu między Blachownią a Kobuckiem, tego wysokociśnieniowego, ponieważ tam są pewne problemy z przeprowadzeniem, ale cały czas na bieżąco ze polską spółką gazowniczą w Zabrzu współpracujemy, żeby te problemy pokonać i żeby ten właśnie odcinek zasilający był jak najszybciej uruchomiony. Tam to jest też związane z pewnym dofinansowaniem europejskim. Myślę, że to uda się też w taki sposób pozytywny rozwiązać. Ale cały czas jak gdyby tutaj staram się, żeby te gminy, które chcą być gazyfikowane w powiecie lublinieckim, w powiecie kobuckim, żeby ten proces się jak gdyby coraz szybciej rozwijał. Niestety Unia Europejska w ostatnich swoich postanowieniach gaz też uznaje jako takie źródło energii, które jest źródłem kopalnym. Nie do końca będzie chyba wspierany, ponieważ już tam chyba są takie decyzje, że nie będzie kredytowane, inwestycje takie nie będą kredytowane. To jest taki, to jest moim zdaniem trudny sygnał, bo w porównaniu z węglem czy z tym właśnie paleniem drewnem, węglem, no to na pewno gaz jest źródłem bardziej ekologicznym i który daje mniejsze emisje i trudno trochę nie zrozumieć, że akurat gaz na tym cenzurowanym tak został wpisany na tą listę cenzurowaną. Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, to ja to obserwuję, że rzeczywiście te kryteria, które teraz są skonstruowane, są bardzo sprzyjające dla małych gmin. I to widać praktycznie w całym terenie, że większość tych wniosków, nawet te z listy rezerwowej, później są realizowane. Także jestem też w kontakcie z ministerstwem, chyba teraz nie wiem, czy w tym rozdaniu gmina składała tutaj wniosek, tak, bo jest kilka chyba z powiatu kobuckiego, kilka z powiatu lublinieckiego i na tym poziomie wojewódzkim udało się to jak gdyby tak przeprowadzić, że w tej chwili to poszło do ministerstwa i czeka na podpis, całe zestawienie tych dróg na podpis pana premiera i myślę, że tak jak pan minister powiedział, to gdzieś na początku lutego powinno już być oficjalnie podpisane, zatwierdzone, już będzie ostatecznie wiadomo, które drogi będą realizowane, ale tak jak mówię, te parę metrów, które są do tego Funduszu Dróg Samorządowych wyznaczone, no bardzo pomagają, czy wspierają małe gminy. Tam, gdzie do tej pory drogi nie były realizowane, teraz z tego Funduszu Dróg Samorządowych te kryteria powodują, że te drogi mogą być realizowane. Wystąpiłem też do nadleśnictwa w Kłobucku i tutaj chyba było takie spotkanie, bo pan wójt tego nie mówił, ale może w tych ważnych sprawach to gdzieś umkło, ale są też dodatkowe środki, które można pozyskać z Lasów Państwowych. Oczywiście to nie jest taka łatwa sprawa, bo też trzeba wykazać, że Lasy Państwowe jak gdyby no, na tym trochę korzystają, że nie wiem, tam jest gospodarka leśna na tych drogach przeprowadzana, ale z doświadczenia wiem chociażby tam gmin naszego powiatu w Lublińcu, że spore środki można pozyskać z Lasów Państwowych na remont, modernizację dróg
I myślę, że to spotkanie, które tam się odbyło i rozmawiałem z Leśniczym, jest w miarę tak pozytywne i jeżeli tutaj będzie taka dobra współpraca między Nadleśnictwem a samorządem, to uda się dodatkowe pieniądze pozyskać na to, żeby te drogi z tego funduszu też leśnego robić. Dochody gmin, no tak, rzeczywiście te symulacje, które są teraz robione praktycznie we wszystkich gminach, gdzie ja tam się przebywam, no to jest tak, że nie, ta obniżka podatków dochodowych nie wpływa na to, na tą taką prognozę budżetową. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Wszystko zależy od tam wzrostu PKB, od tego właśnie, jaki jest wzrost wynagrodzeń, bo to też jest bardzo ważne. Ale na razie jak gdyby tutaj te sygnały pierwsze są takie, że nie będzie to z niekorzyścią dla budżetów gmin. Wiadomo, że minimalne wynagrodzenie no też to są dwie strony medalu. Także dla tych pracowników, którzy zarabiają tą minimalną płacę, no to jest jednak wzmocnienie tego budżetu domowego i zarobku, ale dla takich instytucji jak samorząd, czy szpitale, czy inne instytucje, no to jest jakieś obciążenie finansowe. Suma summarum, moim zdaniem jednak te działania takie podnoszące wynagrodzenie minimalne jednak w całości będzie korzystne dla gospodarstwa, dla samorządu. Jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, to pierwszy jak gdyby taki sygnał do mnie teraz wpłynął, to co Pan mówi o tych parametrach tego 120 mieszkańców na 1 km sieci. Ja się tym zainteresuję, zanim zobaczę, jakie tam są możliwości, to po prostu rozpoznam sytuację, bo nie do końca może miałem tego świadomość. Oczywiście, jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych, to jeżeli to się stanie, bo takie były sygnały i oby to jak najszybciej się stało, bo rzeczywiście, jeżeli jest zadłużenie gminy takie, które wynika z tego, że to będzie przecież potem umarzane i tak dalej, no to bezsensowne jest, to jest nielogiczne, żeby wliczać to jak gdyby w te parametry zadłużenia, tak? No to ja tylko mogę wspierać tam, porozmawiać z przewodniczącym też Komisji Samorządu Terytorialnego, bo dla gmin to będzie na pewno, może mam bliższe takie informacje, na jakim to jest etapie, jakby było na następnej sesji, czy w jakimś terminie, to na pewno takie informacje panu wójtowi przekażę. Gospodarka odpadami to najważniejszy problem jest taki, to już też pan wójt chyba zaznaczył, że jest brak konkurencji na rynku. Brak konkurencji na rynku powoduje, że rzeczywiście no i tak ja myślę, że tutaj mieszkańcy mają dobrą sytuację, 16 zł to jest bardzo dobra sytuacja, bo już są ceny 25, 27, 28, czy w niektórych miastach to już są chore dane, tak ponad 30, 40 zł nawet. I to obciążenie bardzo duże. No niestety to wynika z pewnych kierunków całego rozwiązania, jeżeli chodzi o odpady komunalne. Bo kiedyś zdecydowaliśmy to też na jak gdyby takie zalecenia, czy nawet no, twarde reguły Unii Europejskiej, że cała gospodarka śmieciami ma być gospodarką gminną. No i to skutkuje tym, że a co najgorsze, w tym właśnie pierwszym okresie była taka polityka, żeby jak gdyby całkowicie wyjść też z gospodarki komunalnej ze śmieciami, jak gdyby spółka czy firma, która była w ramach samorządu, nie mogła prowadzić tej gospodarki śmieciami. I doprowadziliśmy do tego, że pozostało kilka dużych firm na rynku, które no, w pewien sposób dzielą sobie rynek. Te ceny do końca nie można stwierdzić, że to wynika z pewnych kosztów, bo koszty są i wzrastają, tak, energii, koszty składowania, bo to jest opłata marszałkowska, ale moim zdaniem w dużej mierze to wzrasta z tego, że też no, brak tej konkurencji powoduje, że no, firmy jakby widzą możliwości dodatkowego przychodu dla swoich przedsiębiorstw. No, to jest taki trochę naturalny. Dlatego w 2016 roku myśmy wprowadzili zmianę w ustawie o odpadach i jest możliwość w tej chwili wprowadzenia tego in-house'u, czyli prowadzenia gospodarki odpadami przez gminy, jak gdyby stworzenia takiego przedsiębiorstwa, które będzie, jest chyba taka sytuacja, bo ja trochę orientowałem się, starałem zasięgnąć też informacji, czy takie sytuacje są w tej chwili, na przykład gmina Ostrołęka, gdzie mają swoje wysypisko śmieci, mają swoją firmę, która wywozi śmieci i chyba teraz tam i też swoją tą linię taką sortową. I to jest cały ten obieg, jakby
gdzie chyba teraz cena, to było 9 zł, a w tej chwili podnieśli na 12 zł. Ale perspektywicznie może się okazywać, że trzeba naprawdę podjąć takie działania, chociażby w ramach powiatu, czy nawet dwóch powiatów, nie wiem, mniejskiego, kłobuckiego, żeby może spróbować taką konkurencyjną firmę stworzyć, tak, która by też mogła to robić. No bo jeżeli tego nie będzie takich działań, to będzie całkowicie zdani na tą opcję przetargu. No tutaj dobrze, że ta firma się rozwiązuje, jest te 16 zł, ale gdzie słyszałem takie przypadki, gdzie firma stwierdziła, że nawet zapłaci karę, ale ona żąda podniesienia kwoty i jak nie, no to kończymy umowę i tak dalej. To jest pewien taki dyktat, gdzie rzeczywiście też trzeba to na przyszłość, na przykład, że jak będzie umowa podpisywana, zrobić takie warunki w tej umowie, żeby to jak gdyby no, nie mogło mieć miejsca, czy było z taką jak gdyby też taką zaporową jak gdyby warunkiem dla firmy, żeby tego nie zrobić. Oświata to jest taka chyba bardzo ważna sprawa i tak jak panu Wójtowi, tutaj był też u mnie z radnym Zalskim, żeśmy rozmawiali na ten temat. Rozmawiałem dwa razy z ministrem Dariuszem Piątkowskim na ten temat. On rozumie tę sytuację. Właśnie szczególnie przedstawiałem tym problem małych gmin, które mają małe szkoły, gdzie są puste roczniki, gdzie są mała ilość uczniów. I ostatnio, jak żeśmy się spotkali, powiedział, że udało mu się z Ministerstwem Finansów wynegocjować dodatkowe, bo to głównie chodzi o pieniądze, tak? Jeżeli Ministerstwo Finansów da te pieniążki, no to na pewno Ministerstwo Finansów, a Ministerstwo Edukacji wtedy to przekaże samorządom, ale właśnie prosiłem o to i on się z tym zgodził, żeby te dodatkowe pieniądze były właśnie dla małych, dla takich, gdzie ta struktura tego szkolnictwa jest taka, że powoduje najwyższe koszty. Ale żeby to tylko nie były rozmowy i takie jak gdyby no, wyjaśnienia, też wystąpiliśmy z oficjalną interpelacją do ministerstwa. Wszystkie te właśnie problemy tej interpelacji zajmując i poczekamy na taką oficjalną odpowiedź na piśmie i na pewno tutaj też dostarczę do radnych taką odpowiedź. No, chyba ująłem te najważniejsze sprawy. Rozmawiałem też z szefem, z dyrektorem Wojewódzkiej Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Ochrony Środowiska i prosił, żeby gminy rozważyły możliwość utworzenia punktu konsultacyjnego z programu Czyste Powietrze. Jest taki punkt tutaj w powiecie kłobuckim w gminie Wręczyca Wielka. Tam działa to na takiej zasadzie, że osoba, która jest wyznaczona przez na przykład wójta, prowadzi taki punkt, są godziny wyznaczone, gdzie mieszkaniec może przyjść, może uzyskać informacje i może też złożyć wniosek, tak? Bo to jest bardzo ważne, żeby być jak najbliżej ludzi, podać taką jak najszerszą informację i żeby ktoś nie musiał jechać do Częstochowy czy do Katowic, żeby ten wniosek złożyć. Te wnioski są później odsyłane, jeżeli są jakieś potrzeby, poprawki, to są z powrotem wracane i ten mieszkaniec znów przychodzi tylko do tego punktu konsultacyjnego. Dzieje się to na zasadzie umowy takiej między funduszem i naprawdę prosimy, żeby to rozważyć, bo to są konkretne pieniądze, które tutaj, szczególnie dla tej mniej zamożnej części mieszkańców, bo tam jest największa kwota tej dotacji, dla tych niezamożnych, mogłoby być no, takim dobrym elementem, które by wspierały finansowo termomodernizację, wymianę źródła ciepła. Wiem, pan dyrektor mówimy, że będą na początku roku w tym programie też robione pewne zmiany, które mają ułatwić, żeby ten program był bardziej dostępny, żeby mniej trochę było tej papierkowej pracy, gdzie trzeba na przykład oceniać dochodowość, tam mają być tylko dwa progi. Będzie też chyba taki ten próg bardziej wyznaczany nie poprzez dodatkowo składanie dokumentów, tylko na bazie tego, co jest tutaj w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Także te rozwiązania chyba idą w dobrym kierunku, ale bardzo dobre by było rozwiązanie, żeby tutaj też w gminie na przykład Opatów był taki punkt konsultacyjny, bo wtedy jest szansa ściągnąć więcej tych środków z programu Czyste Powietrze do gminy, tak, pomóc mieszkańcom w tym, żeby to przeprowadzić. Tam są też inne programy, takie na przykład termomodernizacji dla, nie wiem, czy tutaj w gminie na przykład są takie wielorodzinne budynki jakieś, które są w imieniu komunalnym. Jeżeli są takie, to będzie taki program, który też będzie można pozyskać, chyba bodajże bezwzględną taką pożyczkę na to, żeby termomodernizować, ale też by trzeba bezpośrednio tam uszczegóły się pytać, bo to
jest w trakcie wszystkie. Także jeżeli oczywiście są do mnie pytania, jestem do dyspozycji i postaram się w miarę możliwości na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania pana radny. Panie pośle, prawie oddając, także mamy się, ja wrócę do tych pytań z ostatniego naszego spotkania. Akurat ten problem tu nie był poruszany. Zadam takie konkretne pytania dotyczące tego jednego programu. A mianowicie, czy planowane jest podjęcie działań w zakresie wprowadzenia jednorazowej abolicji dla tych pojazdów wozów bojowych strażackich i wprowadzonych, czy otrzymanych na zasadzie porozumienia międzynarodowego? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, kiedy nastąpi złagodzenie po prostu tego stanowiska w sprawie właśnie no, tego artykułu 7 tej ustawy, bo no, to już trwa po prostu dosyć długo. Ja nie znam, bo trochę się tym interesuję, ja nie znam teraz odpowiedzi na interpelację, którą złożył poseł Ajfer, nawet nie wiem z jakiej on jest opcji, ale to nie jest ważne, ważny jest człowiek, ważny jest problem. I ta odpowiedź na pewno teraz będzie na dniach, chyba że już panu jest znana ta odpowiedź, bo też zadał konkretne akurat pytanie w tym temacie. I drugie pytanie moje dotyczyć będzie ordynacji wyborczej, bo wiem, że teraz Sejm przyjął tam pewne poprawki w ordynacji wyborczej, ale dotyczące tylko wyborów do Europarlamentu. A ja tutaj zgłaszałem ten problem po prostu tych jednomandatowych okręgów wyborczych. W takich małych miejscowościach po prostu do 20 tysięcy, gdzie ordynacja przewiduje pewne złagodzenie i tutaj znaczy, nawiązuje to dlatego, że w poprzedniej kadencji żeśmy tutaj jako Rada mocno stali na stanowisku, że się z tym nie godzimy i po prostu tej uchwały żeśmy nie przyjmowali. Także myślę, że już, co do czystego powietrza, no to rzeczywiście no, program jest, bardzo dużo się o nim mówi, ale no, jeżeli chodzi o informacje, no, radni akurat są doskonale zorientowani, ale wiemy, że to jest po prostu no, mało atrakcyjny program, bo kto nie ma środków, to i tak nie będzie miał, żeby sobie to dołożyć, a kto by rzeczywiście miał, no to wtedy akurat wypada z progów wyborczych, z progów dochodowych i też tym nie będzie po prostu zainteresowany. Znaczy tutaj już od końca może zacznę, szanowni Państwo, powiedzcie, że będę siedział już teraz, bo tak może będzie wygodniej. Więc ja bym się trochę nie zgodził z tym. No, to jest program Czyste Powietrze, głównie dedykowany jest dla osób mniej zamożnych. I jeżeli te osoby, bo nie mają nawet takich funduszy, żeby jak gdyby zrobić, to mogą też skorzystać z tego kredytu, który tam jest nisko oprocentowanego, żeby zrobić taką inwestycję. A jeżeli chodzi o tych, którzy mają większy dochód, no to powiem tak, no zawsze chociażby te, nie wiem, 20% w tej chwili tam jakieś zmiany, no nie chciałbym teraz się wypowiadać, wiem, że tam to chyba teraz z początkiem roku nastąpi, ale to może w takich kwotach rozwoju, to zawsze jest coś niż zero. No wiadomo, że można, tym bardziej te założenia programu są dosyć tam korzystne. Tam można tylko faktury liczyć, na przykład nie wliczać robocizny i tak dalej. Także to można tanio zrobić, a jednak coś skorzystać. No ale tak jak mówię, ważne by było, żeby jednak był taki punkt, bo w tym momencie mieszkaniec może przyjść, ocenić, czy rzeczywiście no, w jego wypadku akurat ten program będzie miał no, realne zastosowanie i czy mógłby to zrobić i czy to jest korzyścią. Jeszcze też jest możliwość. Ja przypomnę, że żeby odliczać później tą inwestycję taką termomodernizacyjną w zeznaniu rocznym. To też jest jakby taki dodatkowy element, który może opłacalność takiej inwestycji polepszyć. Jeżeli chodzi o samochody strażackie, ja w tej kadencji zapisałem się do tego zespołu strażackiego. Tam jest największy chyba zespół w Sejmie w tej chwili. Ale na pierwszym jakby spotkaniu naszym takim opłatkowym był nowy komendant Państwowej Straży Pożarnej. Ja z nim rozmawiałem tak trochę w kuluarach i on powiedział, że na pewno to jest jego priorytet, żeby te samochody, które były sprowadzone, a nie mają certyfikatu z USF-owie, żeby to jak najszybciej przeprowadzić, żeby był możliwy taki certyfikat,
gdzie maksymalna opłata za taki, tak, on to nazwał uproszczony certyfikat, gdzie taka maksymalna opłata to była 10 tysięcy złotych, maksymalna. I nawet tam powiedział, że on jest zwolennikiem nawet większych zmian, bo tam były jakieś zapisy, że o wieku tych samochodów, on nawet był za tym, żeby całkowicie te uproszczenia jeszcze zrobić. I no mamy taką deklarację, ten zespół parlamentarny jest nie jednopartyjny, ale właśnie wielopartyjny, wszystkie opcje tam są w tym zespole i wszystkim na tym zależy, żeby te przepisy jak najszybciej weszły w życie. No i taka deklaracja nowego komendanta jest, a jak z mojego kontaktu wynika, że to jest osoba, która jest bardzo taka dająca wiarę w to, że zgodnie z tymi słowami szybko przeprowadzi. Będziemy czekać teraz już na konkrety, tak? Na to, żeby rzeczywiście tu już były twarde rozwiązania, które pozwolą tym jednostkom OSP, które mają taki samochód, czy które planują nawet zakup takiego samochodu gdzieś tam za granicę, ta ścieżka tej uproszczonej certyfikacji była umożliwiona. Jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, ja to zgłaszałem, tylko to jest pewien proces, no też wypadkowa taka, no ktoś tam podnosi jakiś inny argument, że takie rozwiązanie jest lepsze, takie jest ten. Były teraz utworzone podkomisje, może by się udało na ten problem przedyskutować na podkomisji samorządu terytorialnego, na przykład do spraw ustroju i może z takiej dyskusji jakieś wnioski by wynikły. No, na ten moment takich twardych rozwiązań nie ma. Dziękuję bardzo. Jeszcze zacznę. Panie pośle, ja mam takie pytanie względem tej śmieci. Ja nie widzę, żeby coś państwo robiło w tym kierunku, żeby dla ludzi było to lepiej i no wszystko się spycha na tych mieszkańców. Ile jest butelek? Butelek, które są teraz jeszcze, nie wiem od kogo to zależy, tych setek, dwusetek narobione jest i kiedyś były ino pół litrówki i tego było coraz więcej, czy tych plastików, butelek, nie mogłoby to być szklane, obierane i tak dalej. To wszystko się robi na to, żeby ino ten na dole płacił, a firmy, które produkują, to trochę zginęło z tymi zrywkami, co tam teraz, jak ten to powierają tam 5 groszy czy ile, ale nie mogłyby to firmy po prostu. Kiedyś odbierał koral, dykturę, plastiki za darmo, albo jeszcze płacił parę groszy, a w tej chwili nie wolno im i to do czego my dążymy? Do tego, żeby firmy zarabiały kokosy, bo oni, jedna firma tylko tu na rejonie jest i ona jest całym monopolem. A podnoszą to ile? Tak jak we Wręczycy widzę tam 28 zł, to przy 7 na osobę, przy 7-osobowej to 609 zł jest na tym. To po co my podnosimy średnią krajową i tak dalej, jak i tak bierzemy to zaraz wszystko mieszkańcowi z kieszeni. A w tym kierunku no nic się nie robi, żeby coś państwo jakieś wyszło z jakiejś propozycji. Proszę, nie słucham, nie mam dokładnie. Robi się, naprawdę. Między innymi to, że ustawę Bożeśmy zmienili, że gminy w tej chwili mogą też tą gospodarkę robić, tak? I naprawdę ja uważam, że... Ale czy mógłbym ja się wypowiedzieć, bo ja wysłuchałem pana bardzo cierpliwie i staram się, żeby też to odpowiedzieć. Ja się z panem zgadzam, że koszty rosną, że to jest uciążliwe dla mieszkańców, ale my też musimy się dostosowywać do pewnych rozwiązań, które są ogólnie stosowane w Unii Europejskiej, ale no to nie jest taki proces nawet samej nowej ustawy, która by na przykład dotyczyła kaucjowania butelek, bo Niemcy to wprowadzają ileś lat i cały czas też mają z tym problemy. Ale absolutnie jestem zwolennikiem tego, żeby takie kaucjowanie wprowadzić, chociażby po to, żeby właśnie te butelki czy te małpki, które tam są szklane, gdzieś nie leżały, potem jakby to miało pewną wartość, nie wiem, 50 zł, to w tym momencie ktoś to pozbiera i to odda i wtedy to nie będzie zaświęcało. I jak rozmawiałem z ministerstwem, niestety trochę się, bo już jak gdyby ustawa była prawie, że gotowa, były wybory i trochę się pozmieniała reorganizacja, no trochę to musi potrwać. Ja jestem taką osobą, która też jak gdyby jest
chciałaby szybszych zmian, która by chciała, żeby to szybciej, ale ja widzę, jak to funkcjonuje w praktyce. Tak, rzeczywiście ministerstwa to są pewne organizmy, tym bardziej teraz Ministerstwo Środowiska zostało podzielone na dwa jak gdyby odrębne działy i te prace trwają i na pewno jak przyjadę do nas następnym razem, to szczególnie się tym zainteresuję i powiem dokładnie, bo na jakim etapie jest ta ustawa, bo ta ustawa jest przygotowywana, ale nie mogę się zgodzić z tym, że pewne rozwiązania nie są wdrażane, są wdrażane, tylko też nie można z drugiej strony powiedzieć, niech coś państwo zrobi, tylko na przykład można powiedzieć, co to państwo ma zrobić. No, jeżeli chodzi o kaucjowanie, to oczywiście się zgadzam, że absolutnie tutaj to jest rola państwa i to powinno być zrobione, bo tak było z plastikami, czy chociaż to do końca też chyba nie, bo są teraz mniejsze gramatury i tak jest tych plastików dużo, a ja nawet jestem zwolennikiem, żeby całkowicie zakazać plastikowe torebki, przejść na ten. Jeżeli chodzi o odbiór papieru, bo tu też pan ma rację, sam wiem, że praktycznie no, tylko tutaj nastąpił pewien taki proces nieopłacalności tego skupu, tak? Czy ten, który kiedyś prowadził ten skup, mu się nie opłaca teraz skupić, bo nie ma odbiorcy tego papieru. Z czego to wynika? No, to są pewne właśnie kosztowe sprawy. Jeżeli firma, która produkuje papier, nie wiem, gdzieś sprowadza ten nawet powiedzmy ten produkt, który jest tańszy od tej makulatury, no to będzie sprowadzać ten tańszy produkt, bo musiały też być jakieś rozwiązania takie, które nie wiem, w pewnym sensie wymuszają na producencie, że powiedzmy ileś tego wsadu do produkcji papieru musi być z recyklingu, z tego co jest odbierane, no tak by to musiało być zrobione. I rzeczywiście takie rozwiązania by mogły pomóc w tym, żeby te śmieci były przetwarzane ponownie, czy były odbierane. Jeżeli chodzi o na przykład spalanie śmieci, bo część tych śmieci jest spalana gdzieś w cementowniach i tak dalej, to z tego co ja wiem, to cementownie jak kiedyś płaciły firmom, które przywoziły te odpady do spalania, to teraz każą sobie płacić za to, że przyjmą te odpady do spalania. No na to też jak gdyby tutaj chyba nie ma w tej chwili wpływu takiego, że można by ich zmusić do tego, że mają to robić. Ale ja też uważam, myślę, że też jest wolę do popisu Urzędu Marszałkowskiego. Tam jest chyba teraz wypracowywana taka polityka długofalowa, jeżeli chodzi o zarządzanie tą polityką odpadową i trzeba będzie też w ramach jakby województwa może skoordynować to działania, żeby te opłaty, które już teraz są coraz wyższe, dalej nie rosły. Niestety nie rosły jeszcze. Ja myślę, że ten temat to będzie taki jeden z najważniejszych tematów najbliższych lat. Na pewno w tej ustawie, bo pan mówi, że nie zrobimy, w tej ustawie, która była też przyjmowana, uwolniliśmy też te pozwolenia, czy te takie pakiety na spalanie śmieci. Ja teraz czytałem takie fajne opracowanie dotyczące chyba w Szczecinie działa taka spalarnia, gdzie właśnie masa tych odpadów jest spalana w tej spalarni. Jest jeszcze dodatkowo produkowana energia cieplna na ogrzewanie. U nas na Śląsku nie powstała ani jedna taka spalarnia, chociaż miały pozwolenia samorządy na 8 chyba bodajże takich spalarni, a do tej pory te spalarnie nie powstały. Myśmy uwolnili, bo ustawowo jakby była blokada tych pozwoleń, które konkretnym samorządom były dane, a w tej chwili to jest uwolnione i chyba z tego co wiem, samorząd gdzieś tam pracuje wojewódzki na tym, żeby te przynajmniej jedną albo kilka spalarni w jak najszybszym terminie uruchomić. Ja jeszcze jedno pytanie. Jak my będziemy tak podnosić te śmieci i tak dalej, to no, nie wiem, nie orientuję się dokładnie, ale już nie wiem, czy 20% czy więcej już ludzi nie płaci w ogóle. I ja się z panem zgadzam, że ja podaję przykład tej Ostrołęki, tak? Gdzie samorząd ma swoją linię segregującą, ma swoją firmę, która wywozi śmieci. To są ich pracownicy, dodatkowo mogą ich zatrudnić. Funkcjonuje to bardzo dobrze.
mają w tej chwili te 12 zł i na razie nie wiem, no może też będą jakieś podwyżki tam z następnego roku, ale dużo w mniejszej skali niż na przykład, nie wiem, 30 zł czy 35 zł. No. Trzeba też pomyśleć nad tym, jak tutaj można w skali, nie wiem, powiatu. Ja na pewno będę rozmawiał z wiceministrem, chyba bodajże Ireną Zyska, bo ja jestem w tej chwili, wcześniej żeśmy współpracowali dosyć tak, dosyć prężnie. Czy na przykład są jakieś pieniądze w ministerstwie, żeby wspomóc takie samorządy, które chciałyby, nie wiem, kupić śmieciarki, zrobić taką firmę i tak dalej, bo wiadomo, że z tych budżetów, które są tak napięte, no to na bieżąco tego w takim szybkim tempie się nie da zrobić, tak? Czy na przykład w programach jakichś, które ma samorząd wojewódzki, urząd marszałkowski, czy takie ewentualnie by się środki znalazły? Dziękuję bardzo. Ja właśnie dobrze dalej w tym słowie tych śmieci. Pan próbuje nas tu uśpić, pocieszyć, że tylko jestem w dobrej sytuacji, że płacimy tylko 16 zł od osoby. To połowy roku. To jest na dzień dzisiejszy, do czerwca. A co będziemy, nie wiadomo, ile my będziemy płacili od 1 czerwca, jakie będą opłaty, bo nowy usługodawca wystawi nam cenę prawdopodobnie jaką będzie chciał, będziemy musieli to przyjąć. Bo jest tak do tego czasu, przystępuje do przetargu tylko jeden, wystawia tyle, bierzecie albo nie, bo jeżeli nie, to możemy podnieść o 2 zł więcej, albo jeżeli będzie inny firma, jakaś inna dodatkowo będzie, to też umówił się cenowo, bo tak to widać, no jest to konkretna zmowa cenowa. I się umawiają się później, my musimy płacić ile oni sobie po prostu życzą. Ileż można takie coś wprowadzić. Wprowadzony był system, że nie, zmiana ustawy była, że samorządy nie mogły same z tych śmieci, tak na przykład gmina Krzepice, miały sprzęt, wszystko, miały swoją wysypisko śmieci, sortownię, musieli zrezygnować, bo ustawa weszła taka po prostu. Dzisiaj nam pan poseł mówi, że weźmy teraz sobie, no, zmiana ustawy, możemy sobie znowu zmienić i możemy sobie kupić i sami sobie prowadzić. Nie wiadomo na jak długo, bo można mu się ustawa zmieni i od nowa będziemy chcieli to zlikwidować. Ale jeszcze możemy się tutaj przerzucać jak gdyby teraz odpowiedzialnością, czy to była tamta ekipa, tamta władza, czy ta władza. Ja już bym nie chciał do tego wrócić, tylko to było kilka lat temu, był taki wybrany model. Moim zdaniem to był zły model wybrany, bo trzeba teraz zrobić wszystko, żeby ten model zmienić na taki, który będzie powodował, żeby te podwyżki nie następowały. No i oczywiście my tu możemy sobie przerzucać, kto jakie zaniedbania zrobił, a teraz trzeba się moim zdaniem zastanowić, jak z tego wybrnąć, żeby to rozwiązać po prostu. No to może wtedy resort może pomyślał, może wspomóż samorządy, żeby właśnie mogli sami po prostu sobie jakieś dofinansowania w swoim zakresie. Zgadza się. Na terenie powiatu pobudzkiego na przykład mogłaby jakiś teren na zrobienie swojego wysypiska śmieci. Tylko to też nie musiałby zmienić samorządu. Bo... jesteśmy wtedy konkurencją. Parę lat temu, jak jeszcze było, po naszej miejscowości jeździły 3 czy 4 firmy. I każdy tam stawkę sobie. Ja był taki przykład, że płaciłem 15 zł chyba za całą rodzinę, można powiedzieć, się płacił za domu od kosza. Sąsiadka mówi, wziąłem inną firmę, płacę 12 zł. No to ja dzwonię do firmy, rezygnuję od przyszłego miesiąca. Dlaczego? Bo inna firma będzie. To my też dlatego panu odbierzemy się. Ale ja się z panem całkowicie zgadzam. Tu nawet nie ma między absolutnie między różnicy zdań. Tylko jak mi to tłumaczono w ministerstwie, myśmy się musieli dostosować do przepisów Unii Europejskiej, że tam Unii Europejskiej nakazało, że gospodarkę, a ja bym to skończył, nie przerywa, że mamy robić gospodarkę śmieci przez gminy. Dlaczego? Dlatego, żeby kontrolować ile jest recyklingu, jaki jest stopień jak gdyby odzyskiwania tych śmieci i tak dalej, Unia Europejska stwierdziła, że najlepiej jak gdyby to zrobi gmina, bo to będzie robić solidnie i tak dalej. Ja uważam, to jest takie moje osobiste zdanie, że wtedy był popełniony błąd. Bo ja to samo jakby mam pogląd tak jak panie, było większa konkurencja na rynku, ktoś mógł, miał wolę po prostu podpisać z tą firmą, to sobie podpisywał z tą. Trzeba moim zdaniem było wprowadzić większe kary za to, jeżeli by ktoś wywiózł śmieci do lasu, gdzieś tak jak gdyby starał się poza tym obiegiem oficjalnym, poza. No bo takie sytuacje się zdarzały, nie chciał podpisywać umowy, to gdzieś wywoził te śmieci, tak? I to też między innymi był argument za tym, żeby tą gospodarkę skomunalizować śmieci, tak? Żeby nie było takich sytuacji, że ktoś nie chce albo podpisuje z tą firmą, a te śmieci gdzieś indziej wywozi, no bo nie chce więcej tych kosztów wywozić i żeby więcej płacić.
ale to chyba jednak było w złym kierunku, no bo przez całe te ileś lat część firm się po prostu pozamykała, bo niestety nie były w stanie sprostać takim dużym, szczególnie to w wielkich miastach nastąpiło, dużym firmom zagranicznym, które przyszły z dużym kapitałem, z całym potencjałem tam finansowym i tak dalej. I ten rynek teraz jest jaki jest. Tak, panie pośle, chodzi o to, że może warto by się tym firmom przyjrzeć. Na jakich podstawach, bo nie takie ceny, takie zadawają takie stawki. Skąd oni to biorą? Bo to wychodzi na to, że to są jakieś księżyca. Ja jeszcze mam taki pomysł i teraz 8 złotych, a teraz 28, żeby zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji, tak? Żeby Urząd Konkurencji sprawdził po prostu, czy rzeczywiście to wynika z realnych kosztów, a nie z... Jeszcze jest druga sprawa, bo żeby przypadkiem resort nie wpadł na pomysł, żeby nieuszczęśliwe na przykład samorządy, że mogą dofinansowywać do wywożenia śmieci, bo wtedy to całkiem by nas pogrążyły po prostu państwo. Jeżeli taką ustawę by resort prowadził, że dopłacamy my, no to wtedy bez sensu całkowicie. Poproszę następne pytanie. Ja bardzo krótko. Opieram, że jednak ekipa rządząca coś robi ku temu, żeby coś zmienić. Trzeba zmienić. Jak pan poseł mówił o tych spalaniach na Śląsku. Tylko wiele takich, mi się wydaje, nietrafionych jest inwestycji niż wcześniej. Przykładowo dodajemy, byśmy szukać przez naszą wieś, przez naszą gminę, lasu świadkowody, kopale, z którego żaden dla nie korzysta. Dotyczące przesyłu internetu. Prawdopodobnie, że znowu jakaś firma będzie kolejna kopa i tak dalej. I to już tylko tak bardzo krótko. A ze śmieciami, panie pośle, to musimy tak dążyć. Ja słuchałem w dzienniku programie pierwszym w telewizji, że w Szwajcarii to podjeżdża ekipa, dwa żomyny je śmieci, to oni płacą za te śmieci. Do tego musimy dążyć. I to bardzo krótko ze śmieciami, bo wiadomo, że to nie dojdziemy. Tylko mam takie jeszcze pytanie. 21 lutego w Częstochowie był prezes Kosiniak-Kamysz i mówił, że PSL złoży ustawę w Sejmie, że wynagrodzenie nauczycieli ustawowo będzie oczywiście pokrywane z budżetu państwa. Czy gdy taka ustawa by trafiła, czy ekipa rządząca by była za? Tak, bo zawsze każda ustawa to jest zbiór przepisów, które trzeba przeanalizować, jak są złożone. Naprawdę to jest... Ja już teraz po tych 4 ponad latach wiem, jak to jest trudna materia, naprawdę. Czasami sama idea, tak, taka główny przekaz może być bardzo, bardzo dla nich korzystny i dobry, a potem trzeba to poszczególnych przepisach. Ja teraz mogę panu powiedzieć, czy jako formacja, nawet nie jestem jakby upoważniony w swoim miejscu informacji nie podajcie, ale ja jako poseł, czy bym poparł taką inicjatywę, czy nie? Bo może jest to jakieś rozwiązanie, które by pomagało gminom odciążyć, bo to jest chyba główny koszt oświaty, wynagrodzenie, tak? Z drugiej strony, czy to by nie uniemożliwiało też regulacji tutaj z wewnątrz gminy? No, czy wszystko musimy tak centralizować, czy wszystko musimy robić, że za to jest odpowiedzialne państwo, tak? No, ta zasada, że gmina jest odpowiedzialna za oświatę, to nie moim zdaniem nie polega tylko na tym, że my pewne pieniądze bierzemy z państwa subwencje i je rozprowadzamy, tylko żeby też kształtowała pewną politykę tej edukacji, tak? Jeżeli chcemy coś wzmocnić, na przykład jakieś nauczanie regionalne, czy jakieś inne, czy do życia w rodzinie, żeby na przykład gdzieś kogoś bardziej docenić za jakieś działanie, które tutaj tradycje nasze regionalne stają się wzmacniać, a nie tylko jak gdyby sztampowo to, co nam przyśle ministerstwo, tak to robić. No, trzeba by się po prostu takiej ustawie przyjrzeć po prostu, dokładnie. Dziękuję bardzo. Andrzej Dawski. Wybieram Kamysza za prezydenta, to zrobię, ale marne szanse. Proszę. Chciałbym pana posła, bo to nie jest tak, że się nic nie robi w zakresie regulacji po prostu tą gospodarką śmieciami. Są regulacje, zresztą ja mam firmę i myśmy to już odczuli.
naprawdę, bo tam trzeba już teraz zarejestrować to wszystko i tak dalej, te oddawanie śmieci i tak dalej, nawet płacimy za to i tak dalej. Także ta gospodarka już jest normowana. Ale no nie możemy po prostu z jednego monopolu wpaść w drugi. Natomiast to, co ja mam po prostu tutaj chciałbym w tej chwili powiedzieć, zabierając ten głos, to chodzi o taką rzecz, że tutaj na przykład słyszałem od kolegów radnych, że trzeba spalarni i tak dalej budować. Dobrze, a gdzie jest ochrona środowiska? Wiecie, ile jest protestów? Jest lokalizacja i tak dalej, na przykład nawet chyba w gminie po prostu wróciła, chciała coś tam takiego zrobić, to rodzice, ci mieszkańcy się nie zgadzają i tak dalej. I koniec. I teraz to, my sobie możemy chcieć wybudować spalarnię, tylko że jeszcze są po prostu uwarunkowania innego typu, nie? Lokalizacja, opinia środowiskowa i tak dalej. Także to jest bardzo skomplikowany temat. Ja tu jestem pana posłowam tylko takie wniosek, żeby po prostu to wszystko uprościć, nie? Że jeżeli już mamy tam gospodarkę, bo ona jest dobra logiczna, ona jest potrzebna, po prostu rozwiązać, to robimy to w taki sposób, żeby to po prostu ułatwić. Jeżeli określę na przykład, gdzie można po prostu na przykład zlokalizować taką spalarnię czy wysypisko śmieci i żeby to potem nie było tak, że po prostu jest lokalizacja, która odpowiada danym wymogom, a tu nagle się okazuje, że przychodzi dwóch na przykład mieszkańców i że nie. I dwa lata po prostu jest po prostu przemychany. Ja tylko tyle nie mówię. To trzeba się robić, bo tak też te samorządy się tłumaczyły, które jakby nie zrealizowały tych 8 spalarni, które miały być, że są bardzo duże protesty społeczne i opór społeczny. No na pewno też tu jest potrzebna edukacja, potrzebne jest tłumaczenie. Tu jest mój dyrektor biura, pan Dawid Smoli, jego siostra mieszka we Włoszech. Tam w samym centrum tego miasta, teraz nie pamiętam nazwy tego miasta. No, jest spalarnia, która jest w samym centrum miasta, tak no, mówię akurat w takim konkretnym przykładzie, gdzie my znamy, ale tu są też inne na pewno przykłady, gdzie no, ta spalarnia działa, dostarcza ciepło jeszcze tam, czy nawet energię. No i chyba mieszkańcy też jako nie narzekają na to, że to funkcjonuje, bo to funkcjonuje. To nawet tak jakoś architektonicznie jest skomponowane, że to jest takie dodatkowe miejsce, jakby bardzo fajne w tym mieście. Tylko że no chyba my jesteśmy trochę uczuleni, bo niestety ja to tak przynajmniej z perspektywy naszej takiej praktyki widzę, że jak są takie budowane obiekty, które mają spełniać pewne wymogi środowiskowe i tak dalej, to potem niestety się okazuje, że tych wymogów nie spełniają. I mieszkańcy jakby nauczyli tą praktyką, że nie wiem, miało nie śmierdzić śmierdzi, miało nie być pyłów, pyli, no to po prostu są na to uczuleni. Że się tego obawiają, że też będzie wybudowana spalarnia śmieci, a nie będzie potem w praktyce spełniać tych parametrów, które miała spełniać, tak? Czyli jeżeli miały być filtry, to te filtry mają pracować, mają rzeczywiście funkcjonować. No niestety my się będziemy jeszcze chyba długo z tym musieli zmierzyć, że nasze państwo jakby w tym segmencie jest trochę jednak niesprawne, że jeżeli już taka inwestycja robi, żeby dotrzymać wszystkich warunków funkcjonowania takiej inwestycji, która powinna nie szkodzić środowisku, która powinna być zbudowana zgodnie z założeniami tego jak gdyby opracowania oddziaływania na środowisko i nie być uciążliwa dla mieszkańców, którzy są w okolicy. I to jest takie jak gdyby też chyba wyzwanie, które przed tym czas stanąć, żeby te wszystkie instytucje, które za to są odpowiedzialne, miały jakby to egzekwować. Dziękuję bardzo, Darek, radny. Proszę Państwa, proszę mnie jeszcze wybaczyć, Panie Pośle, również, ale ja jeszcze wrócę do tego nieszczęsnego samochodu strażackiego, bo tu jakieś rozwiązanie z Pana ustawą, ale po przemyśleniach to się zastanawiam, czyli nie 40 czy tam 80, a 10 tysięcy. Maksymalnie, ale się maksymalnie. Pytam, ale się pytam, dlaczego? Dlaczego nawet te 10 tysięcy? Przecież to gmina będzie musiała zapłacić, ale proszę mnie wysłuchać. Gmina będzie musiała zapłacić, czy ci strażacy po prostu będą musieli zapłacić z własnych funduszy. A proszę pana, dużo się mówi, nawet z pana ust też tutaj padło to stwierdzenie, o dopasowywaniu przepisów krajowych do przepisów unijnych. Czyli ja się pytam, jak to się ma? Pojazd pożarniczy używany w krajach Unii, dostarczony tutaj na podstawie ważnego przeglądu rejestracyjnego potwierdzającego,
że jest to sprawny pojazd specjalny pożarniczy, dokument unijny. Czyli co do czego dopasowujemy? Co do czego dopasowujemy? Ale jeżeli chodzi o przepisy dotyczące już jak gdyby włączenia do zakresu bojowego, pan może ten samochód kupić. Tylko, że jeżeli chcemy go używać w takim rozpisie bojowym, no to on musi, i to są nasze wewnętrzne przepisy, musi spełniać pewne normy. Ja się zgadzam, że jeżeli my to ściągamy, ale czy mógłby skończyć? Jeżeli my ściągamy ten samochód z Unii Europejskiej, jeżeli na przykład kupujemy go, nie wiem, bezpośrednio z gminy, z którą współpracujemy na przykład na zasadzie partnerskiej, wiemy, że ten samochód jeździł tam i tak dalej, no to możemy być prawie pewni i ma te przeglądy techniczne wszystkie i tak dalej, to możemy być prawie pewni, że on będzie sprawny, będzie dobrze jeździł i spełnia te normy. Tylko że jeżeli go kupujemy, a takie są, też chyba taki jest rynek wtórny, gdzie to sprzedają, no w cudzysłowie, może nieprywatywnie, handlarz, tak? Który ten samochód gdzieś tam odkupił, a może dwa samochody odkupił i zrobił z niego jeden, a może gdzieś tam przerobił, no tego też do końca nie wiemy, a to naprawdę musi... Przepraszam, tutaj mamy dokument, no przecież jest sprawny technicznie pojazd specjalny, czyli my wiemy, to tak samo jakbyśmy sprowadzili auto inne osobowe, to też na podstawie tego paszportu po prostu go w jakiś sposób rejestrujemy, albo trzeba zrobić dodatkowy przegląd, albo po prostu tam... Ale to nie jest specjalny, to nie jest... No dobrze, no to, ale zacytowałem. Ważny przegląd techniczny jako pojazd specjalny pożarniczy. Tak, tak to po prostu wygląda. A co z tymi pojazdami, proszę pana, które nie mają, a chodzą? No przecież są w tym systemie, bo tego jest multum przecież u nas. Panie pośle, dam taki przykład. Ja 20 lat temu, ja już mówiłem panu posłowi, 20 lat temu miałem stara skrzyniowego. On już stracił na wartości, bo to nie była wywrotka, nie było na niego roboty. Więc padłem na pomysł, żeby zdjąć pakę z niego, skrzynię, kupiłem beczkę, która jeździła za ciągnikiem. Tą beczkę sam przerobiłem, wszystko sam przerobiłem, przełożyłem, założyłem na stara i była zmiana przeznaczenia pojazdu, proszę pana, gdzie to była samoróbka. Ja tylko z dozoru kolejowego mi przyjechał pan, rzeczoznawca stwierdził, że to jest właściwie zrobione, pojechałem do Krzepic i mi zarejestrowano auto, proszę pana. Jak to się ma do tego auta pożarniczego? Bo mnie to się wydaje, to jest coś bardzo dziwnego. Co tam może kosztować 10 tysięcy złotych? Jeżeli to jest samochód wciąż pożarniczy, proszę pana, gdzie nie ma żadnych przeróbek, nic, wszystko, a w moim przypadku był całkiem zmiana przeznaczenia pojazdu, samoróbka można powiedzieć. I kiedyś można było, 20 lat temu, a dzisiaj się chce od straży 10 tysięcy złotych, czy nawet ktoś wymyślał 4, skąd? Z Księżyca jakieś to wychodzi. To jest takie teraz jakieś targowanie, ile się uda wyrwać po prostu. W czyim to interesie jest? No możemy tu jeszcze dyskutować teraz przez parę godzin. Tego nie rozwiążemy. No zawsze w każdym jak gdyby działaniu ktoś na tym zarabia, tak? W każdym ale działaniu. To jest mafia. W każdym działaniu to jest pewna gospodarka, zawsze jest pewna dla interesów. Słuchajcie państwo, naprawdę, bo można by się cofać jeszcze do tyłu, 5 lat, 10 lat, 20 lat, jak to było rozwiązane. Teraz obowiązują pewne przepisy. Skupmy się na tym, żeby to rozwiązać, żeby to było z korzyścią dla tych OSP, które mają samochody i chcą je wprowadzić, dla tych, które może nie chcą kupować nowego, ale chcą sprowadzić nowy, ale żeby to też było na takiej zasadzie, że nie będziemy złomowiskiem Europy, no, że będziemy sprowadzać, bo wójt by jakiś, ja nie mówię o waszej gminie, bo wójt zawsze postępuje racjonalnie, ale może o innej gminie, gdzie ktoś będzie chciał, a dodaję, załatwimy jakiś samochód, żeby jeździli i jakiś wąs sprowadzimy z zagranicy. Naprawdę, no, musimy też patrzeć na wszystkie elementy. Tak samo są pewne opuszczenia, że się sprowadza jakiś samochód, właśnie w wieku osobowym. Ileś lat funkcjonuje. No, muszą być jakieś wdrożenia, które będą to jakoś porządkować. No, może być całkowicie taka wolna analizacja, że cokolwiek sprowadzić na ręce, to będę to wprowadzał do obiektu bojowego. No. Ale tak, panie pośle, ale tutaj gmina Obratów akurat została pokrzywdzona, bo wcześniej jednostki sprowadzały i nie miały tych opłat, a nas po prostu, myśmy trafili także w tym momencie, żeśmy kupili samochody, gdzie
Ja zostałem pokrzywdzony, bo nie otrzymałem plus. I też tak pod takim kątem można powiedzieć. No, może pan to zrobić jeszcze. Ja się cały czas staram, no ale... Może słabo, nie sąsiadom. Ale to już tak było, to już było trochę to już było nieeleganckie trochę, więc... Nowy radny to jest Poznania, ale będzie myślał, mi się wydaje, że to jest radny... Panie pośle, ja mam pytanie z innej beczki. Chodzi mi o sprawę gazownictwa. Teraz jest ta główna nitka. Czy w perspektywie czasu te miejscowości, które nie leżą przy głównej nitce, czy jakieś szanse mają, czy jakieś jest rozmowy prowadzone? Najważniejsza jest sprawa pewnego bilansu energetycznego dla polskiej spółki gazownictwa. Jeżeli w danym gminie na przykład jest przedsiębiorca, który by odbierał duży potencjał gazu, a dodatkowo będą mieszkańcy, którzy jeszcze też jak gdyby to wzmocnią, to polska spółka gazownictwa jest tym zainteresowana, żeby ten gaz dostarczać. Albo nawet, jeżeli sołtys, nie wiem, przejdzie po wszystkich mieszkańcach i zadeklaruje tyle osób, które jak gdyby będzie ekonomicznie opłacalne, żeby polska spółka gazownictwa w pewnej perspektywie czasu, to wiadomo, to nie będzie wielki. Jeżeli ta rada oceni, że to jest opłacalne ekonomicznie dla spółki, to oni są jak najbardziej zainteresowani w tym, żeby to robić. Naprawdę tam jest duże jak gdyby taki nacisk też z góry z zarządu, żeby tam, gdzie jest tak, że to nie chodzi o to, żeby przeprowadzić nie wiem ileś kilometrów linii, tam trzy osoby się zdecydują na to, no bo to nieracjonalne by było, tak? Ale jeżeli gdzieś w jakiejś odległości, która będzie ekonomicznie opłacalna, jest grupa odbiorców, a najlepiej jakby to jeszcze właśnie też były firmy, które mają większy potencjał odbioru tego gazu, jest zdecydowane, to wtedy naprawdę można to... Znaczy jest taka możliwość, że etap zbierania wniosków tak, i... Pani Kowa zrobiła to tak, że do decyzji o podatku, tak, która corocznie jest wysłana, żeby jak najmniej kosztów włączali ankietę, na przykład z tym, żeby deklarację ile chce, czy chce w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Żeby można sprawnie, szybko, bezkosztowo, jak gdyby dodatkowo zrobić, żeby taką decyzję... To znaczy wniosek z tego, że firma nie jest zamknięta na te... Absolutnie takie nie. Dodatkowe, podrażające koszty oczywiście, ale... Poprzednich to były sporadyczne gminy, które były gazyfikowane. W tej chwili jest program 300 gmin, które mają być gazyfikowane, a jeżeli ekonomiczna opłacalność jest wykazana, to będą następne gminy, które będą gazyfikowane. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Rada. Z tego co wiadomo, jeżeli jest na przykład ten program Czyste Powietrze, ja nie wiem w tej chwili, ale pamiętam jak wchodził program Czyste Powietrze i trzeba by to sprawdzić, nie chcę się tutaj pomylić, to tam jest kwestia wymiany źródła ciepła. Jeżeli na przykład wymieniamy źródło ciepła z pieca węglowego na gazowy, to chyba tam też była taka możliwość, żeby właśnie sfinansować to, ale nie chciałbym, czy teraz na tym etapie to istnieje, ale mi się wydaje, że istnieje. Bo tam nawet było kilka takich jak gdyby priorytetów. Po pierwsze, jeżeli jest sieć ciepłownicza w danym okręgu, to w pierwszym jak gdyby jest taka możliwość, jak gdyby, żeby podłączyć do sieci ciepłowniczej, później gazownicza, a później dopiero na piec, który ma lepsze parametry, klas 5, 6 i tak dalej. Tak? Także to chyba nawet tak było, czy w tej chwili tak. Ja jeszcze pewnie właśnie ja byłem już kiedyś u pana w Kobucku, co było spotkanie i też panu zadawałem pytanie, jak to się ma, jak tu była modernizowana ta droga krajowa. Do Brzezinek nastawiali lamp jedna przy drugiej, a tu od Opatowa do skrzyżowania tam Iwanowic nie postawiona ani jedna. Piękną ścieżkę rowerową wybudowali, wszystko. Bo mi pan zarzucił, że wójt się chyba nie zgodził, bo to oświetlenie musi płacić. Nie? Ja to rozumiem, ale nic na tym temacie nie było, że ten. I dopominamy się o wycinkę drzew. Tak jak tam są przy skrzyżowaniach, tam wypadki były. Zasłaniają bardzo
ten, oni kiedyś naznaczali, ja podszedłem i kto mi powiedział, oni są od tego, nie ja im będę rządził, które drzewa wycinać. Ja może tak podpowiem, że możesz też wejść w współpracę z komendą powiatową policji, no bo oni też oceniają jakoś zagrożenia w tym ruchu, jeżeli oczywiście te drzewa jakoś... Zbijanie piłeczki, bo jeden od drugiego, nie my tu nie, trzeba iść do ten i to tak się ciągnie, po prostu stoją lampy, oświetlenie, drzewo stoi przed lampą, za ten nie wytną tego i no wytną, które oni chcą. I te przy wyjeździe, przecież jakby to były one wycięte, to kierowca wyjeżdża, widzi daleko to tak jakby po prostu jeden drugiemu nazwę się robi, czy z tym oświetleniem. No przecież wystarczyłoby co 100 metrów lampę postawić, nie co 30, jak są na tym. I tu się ani jednej. I to jest modernizacja drogi. No u nas jest dziura w tym. I jeszcze, i tak na gminie też mamy jeszcze dużo takich, no ale nie mamy funduszu, gmina nie jest w stanie, żeby doświetlić te wszystkie po prostu te. I ta wieś jest zawsze na samym końcu, bo ci z miasta nam zarzucają, bo je na psi wiedzie zawsze nie po prostu nie. Ja też chyba to mówiłem, że niestety to się tak dzieje, że jak jest projekt jakiś robiony, czy modernizacji, czy remontu, czy budowy tej drogi, niestety no, to jakoś tak się dzieje, że ten projekt, który powinien być w terenie, który powinien właśnie tam, nie wiem, porozmawiać z radnym, sołtysem, pojechać, zobaczyć tam, no to niestety tego nie robi. To jest gdzieś tam na mapie, nie wiem, oznaczone. Jak są inwestycje realizowane, trzeba starać się najbardziej uczestniczyć jak gdyby w tym procesie. A jakby były jakieś kłopoty, że na przykład komuś jest utrudniany, wójtowi czy ten, no to wtedy ja mogę też spróbować tam naciski jakieś zrobić, żeby jednak też tutaj te osoby, które są najbliżej zorientowane i na tym zależy im, żeby to było racjonalnie zrobione, no żeby miały możliwość w tym uczestniczyć też. No. Dziękuję bardzo. Radni już tam pytań nie mają, tam jeszcze sołtysi. Ja chciałam jeszcze... To dwa ostatnie. Halina Szyjka. Ja tylko chciałam odnośnie pana Szczytowczyka jeszcze też podpowiem, bo staraliśmy się do IDD, zapytali o postawienie fotorewarmu tutaj na naszym skrzyżowaniu. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa. Dysponuję całą kupą pism, które IDD mi odpowiadało, że zbyt mało, i tutaj cytuję, tak jak napisali w piśmie, zbyt mało śmiertelnych zdarzeń, aby można tu postawić fotoradar. A jeśli my po Polsce widzimy, że są miejsca, gdzie fotoradary stoją jeden za drugim. Więc moje pytanie jest proste, panie pośle. Do kogo się teraz zwrócić? Proszę napisać do mnie do biura i my będziemy pisać w tej sprawie do ITD. Dziękuję bardzo. Panie pośle, ja chciałem taką sprawę wziąć. Pracuję za granicą, w Danii. I teraz mu przyszło do 30 tysięcy do zwrotu, bo tam się dowiedzieli, czy dostali jakąś wiadomość, że córka pracowała i ma zwrócić za to 500 plus za te chyba 3 lata. I chodzi o to, że ma zawieść tam zaświadczenie, że córka nie pracuje. Nikt tu nie chce wydać tego zaświadczenia. Bo ja to Częstochowy, tam jest jakieś... To jest zaświadczenie? Tak. Że nie pracuje. I teraz dzwoniła do Katowic, tam nie wiedzą, że w internecie jest wzór tego zaświadczenia. W internecie tak samo nie ma. Myśmy takie sprawy już prowadzili, także do biura poselskiego na pewno. Jest taka sprawa, że oni to muszą wrócić, a Polska ma wypłacić te zaległości. I druga sprawa jeszcze, Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach, to według mnie, ja uważam, to jest takie państwo w państwie. Córka już 5 lat stara się o mostek, przejazd do domu, a już mieszka chyba ze 4 lata. Tak utrudniają, zwalają a to straszą karami. Teraz nawet kolor kostki, jaki ma położyć, do asfaltu dojechać. Mostek zwęzili o 5 metrów tylko, a inni mają około 6-7 metrów. Nie wiem, na co czekają. Podobno, że tak bogaty jakiś biznesmen załatwi w ciągu 3 miesięcy, a one się ciągnie chyba 3 czy 4 lata. Bez przerwy na coś, jakieś tam papiery, a to musi być projektant specjalnie stanowić. Powiem tak, że
Nie skomentuję, a milczenie to jest taki tam komentarz. Do biura może nie, myślę, że to lepiej nie może. Jeszcze jedno są tam. Ja się chciałem przypomnieć się o tym, jak to wygląda z tymi PKS-ami, no bo ludzie nas tak atakują, no, że tym PKS Częstochowie padł, no kupili sobie bilety miesięczne od września, nigdy tych pieniędzy nie zwrócił. PKS nie chodzi. Naprawdę, jak to wygląda ta sprawa? Jest komentarz. Naprawdę tutaj są pieniądze, które nie zostały wykorzystane. Pieniądze, które nie zostały wykorzystane i panie wiecie, jakby tutaj naprawdę do pana się zwrócił, żeby umówić spotkanie z prezesem PKS-u w Częstochowie, omówić jakie macie potrzeby i żeby wystąpić po prostu do, ja nie wiem czy teraz już ten konkurs daje znowu, czy nie jest znowu na linię dodatkowego. Tak? No, bo naprawdę tutaj jest pole do popisu gminy w współpracy z PKS-em. No tam jest bardzo trudna tego sytuacja PKS-u, ale z tego co wiem, to jakoś finansowa sytuacja PKS-u się poprawiła, bo tam ma dodatkowe przychody z pewnych zdarzeń, które nastąpiły. I jest szansa teraz, żeby przy współpracy z gminą, tam będzie minimalny wkład gminy, myśmy chyba z 30% zmniejszyli do 10% wkładu do gminy. Jest możliwość uruchomienia takiej linii. Ja wiem, że czasami, słuchajcie państwo, bo czasami jest taki argument, że jak jedzie dwóch, ale jeżeli jest dopłata z tego funduszu reaktywacji tych linii autobusowych, jest ta minimalna dopłata gminy i jest jakby tutaj no, funkcjonowanie PKS-u, to trzeba to utrzymać po prostu. To trzeba to utrzymać. Bo naprawdę jest źle, duża wieś nie ma objazdu. Rodzice rano muszą dziecko, każdy gdzieś bliżej do wali drzewa, bo nie dostanie się. No. Dobrze było, 40 lat PKS chodził, było dobrze, teraz nie. Ale tu przy okazji prośba do pani właśnie radnej powiatu, chodzi o teren. Pani radna, czym rzecz, że my inaczej Złochowice i Opatów się nie tego, tylko musimy Opatów, Krzepice z pankami razem. To sobie naprawdę w kółku możemy położyć teren i ten wykorzystać. Dziękuję bardzo. Panu posłowi na moment, a jeszcze na moment, że pani radna powiatowa zabierze głos i później zrobię przerwę. Szanowny panie radny, dzisiaj tylko, ponieważ mieliście państwo dzisiaj okazję dowiedzieć się wielu rzeczy z ust pana posła. Ja tylko chciałam złożyć życzenia, ponieważ jestem pierwszy raz w tym roku na sesji Rady Gminy Opatów. Oczywiście dużo zdrowia, sił i satysfakcji z podejmowanych działań, uznania społecznego i wielu inicjatyw w tym roku, wielu inwestycji, oby państwu się jak najbardziej wiodło. Ponieważ nie chcę zabierać, przedłużać państwu sesji, ale też zachęcam do podejmowania inicjatyw obywatelskich, proszę państwa, bo jest taka możliwość na sesji Rady Powiatu. To z państwa tutaj mają wypływać inicjatywy, które za pośrednictwem radnych powiatu my możemy to zgłaszać i zmieniać uchwały, na przykład w planie jakiejś tam infrastruktury drogowej czy tak i tak dalej. Jeśli są takie potrzeby, proszę państwa, na terenie gminy Opatów, które są jak gdyby priorytetowe dla was, najbardziej potrzebne, a nie są ujęte w planie, w prognozie tej infrastruktury choćby drogowej czy innej, to proszę takie coś zgłaszać i my jak najbardziej radni jesteśmy od tego, żeby to wnosić i zmieniać uchwałę jak najbardziej. Jest taka możliwość, proszę państwa. Oczywiście to wymaga jakiegoś tam złożenia podpisów bądź zgłoszenia przez dany klub takiej uchwały. Także zachęcam jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze też chcę dołączyć się do tych życzeń pani radnej powiatowej, bo rzeczywiście jest początek roku i życzymy sobie wszyscy, żeby i gospodarka śmieciami, i drogi się jak najwięcej remontowało, i kanalizacja się budowała. Zawsze problemy będą zawsze, wyzwania będą zawsze. Trzeba robić wszystko, żeby rozwiązywać z korzyścią dla mieszkańców. Cieszę się, że pani radna jest tutaj na sesji i to jak pani powiedziała też, no, też dużo zależy od takich inicjatyw, no bo narzekać to zawsze możemy, ja też mogę pewien zbiór tam moich narzekań zrobić, ale chyba podstawa jest, żeby jak najwięcej rozmawiać i dochodzić do jakichś konkretnych rozwiązań. Ja może nawet bym tak zaproponował, żeby w sprawie tych autobusów może zrobić takie spotkanie starosty i wszystkich na przykład wójtów i to zaproponuję panu staroście, żeby takie spotkanie zrobić ewentualnie
ewentualnie może jakiś plan transportowy, który nawet chyba jest obowiązkiem, żeby zrobić, ale przy współpracy tych gmin spróbować to osiągnąć. No bo warto by było mi się tutaj jednak te fundusze i jeszcze to, że ten PKS istnieje, bo niestety Lubicy ten PKS upadł. A jak rozmawiałem z pewnych obywateli Stalowej Woli, właśnie ta ustawa, która teraz weszła po łącznie autobusem, uratowała PKS i podobno bardzo dobrze ten PKS w tej chwili funkcjonuje, jeżeli chodzi o przewozy i się jakoś tam bilansuje finansowo. Także no, myślę, że to można by też jakoś tutaj wprowadzić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, ja już też muszę żegnać i dzięki za te podniesione tematy, a szczególnie zwrócę uwagę na te śmieci, które chyba są takim najważniejszym teraz problemem dla wszystkich mieszkańców i dla rad szkoły. I szkoły, tak. Dziękuję bardzo.